Jedziemy zobaczyć tutaj pole, a to wszystko z ulicy się już wlewa, leci tam z tych dróżek, nie dróżek i to wszystko w tą drogę się wlewa. Nie będę wysiadał, bo nie mam ze sobą gumiaków. Zrobimy to tylko organoleptycznie. Wzrokowo ocenimy sytuację. O, talerzowanie wyszło Chrisowi. Zobaczcie. O, Chrisu, jak wpadniesz tam do poła, to nawet ci quattro nie pomoże. Quattro, quattro. Zobaczcie, ile tu już wody przypłynęło z ulicy. To wszystko jest dalej, cały czas z ulicy leci. Z 200 metrów na pewno. Tu mamy to talerzowane w nocy. Co wiem, że w nocy wszystko ładne. Dobra. Tutaj trochę podgęszczone, tutaj szedł głębóż delikatnie na ten róg, żeby przyciągnąć. Tu mamy rzepaczysko. Rzepaczysko i to mnie bardzo właśnie interesowało, co się tutaj dzieje. Wyszedłbym, ale widzę, że wieje wiatr, to będzie, wiecie co, gmery, szmury, nic więcej. Zobaczcie. 70 litrów spadło wczoraj, dzisiaj jeszcze nie wiem, nie przyjechałem zobaczyć. Myślę, że z 15 będzie w miarce. Bo jak to sobie padało całą noc, najprawdopodobniej to będzie tyle w miarce. Nie ma tutaj nic. Nie ma tutaj nic. Już ta woda po prostu na górze automatycznie się nie rozpędza do dołu. Tak patrzę, co tutaj ten, to gwiazdnica jeszcze, tak, gwiazdnica, ale gwiazdnica trochę przyżółka po chlomazonie. 0,12 litra w końcu wyszło tego chlomazonu, nie wiem, czy na ten piach to nie za dużo. No ale dobra, przy takiej ilości opadu to powinno sobie tutaj poradzić. Tu mamy rzepak po owsie częściowo. Tu mamy jeszcze po pszenicy, o. No wy nie widzicie, ale ja widzę rządki. Są. No i tu jest po owsie. Tu też było przegłęboszowane cały ten kawałek. Tutaj, tutaj, bo to było łącznie z tym odcinkiem, gdzie był posiany słonecznik. Wtedy co taka zadyma była, jak talerzowałem. No i tutaj się kończy rzepak. I jak do tej skarpy. I wsio. I wsio. A tutaj już jest siany słonecznik. I tu też jest pogłęboszowane cały ten odcinek pola. Też nie ma nic. Tu zawsze, uwierzcie mi, jakie tu były bajora, jeziora wcześniej, czyli te głęboszowanie jak najbardziej miało sens. No dobra. W pole jak wjadę, to podejrzewam, że będzie lipnie. No, zobaczcie, ile tutaj wody jest. Jakoś tak by się było sprytnie gdzieś nawrócić. No, tu mamy lipex w całości. Nie widzę też tutaj jakiejś wody. Chociaż tu pole nie było głęboszowane, tylko uwrocie i tam nic więcej. W pewien sposób żałuję, no ale nie było kiedy po prostu. No woda się tu nie wylewa na drogę, jak zawsze. Kiedyś, ja wam mówiłem, jakaś tu była ulewa, to tylko kłosy w pszenicy wystawały, nie tam, gdzie jest rzepak posiany. Także tutaj można powiedzieć, że z biegiem lat, według moich obserwacji tego, trzeba coś zmienić, no bo to nie tędy droga, żeby po prostu z góry płynęła ta woda cały czas na dół. Zobaczcie, jak już lipek sprzyfało 270, jak on już wygina kolby. On po tym deszczu, o, tutaj Paweł dosiewał rzepak, bo on wtedy mówi, patrzcie, jak on jakoś siał, kurde, koło 20 sierpnia i mówi, zaczęło padać. I to, co już mówi, padało, to się nie udało, nie? No widzę, że tu robił, zrobił rozstaw 125 cm. Nie wiem, czy ma 12,5 czy 10, a może 120. No, ale to już jest rzepak, ale zobaczcie, ile tam jest wody na dole, nie? Tam, 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 tam. To są wszędzie jeziora. Zobaczcie, ile tu na drodze jest. A w polu, jakoś tam, no mówię, musiałbym może wyjść. A może wyjdziemy, dobra, tu akurat mniejsza kałuża, żeby nie było.
też jestem bardzo ciekawy. No nie, że nie jestem. O, nawet pasy mam zapięte. Jestem bardzo ciekawy, czy jest ta woda w tym polu, czy nie ma. Nie ma. Nic tu nie stoi. Właśnie byłem na spotkaniu, powiedzieli, że Lipex to jest taka kukurydza, że ona wszędzie urośnie. I mieli ją wycofać ze sprzedaży, ale mówią, jest takie zapotrzebowanie na Lipexa, mówi, że zostawiamy. No nie wiem, zobaczymy. Na dole to wiadomo, że wszystko wygląda pięknie, ale zobaczcie, już liście złote. Nagle. Ona jest krótka, ale taka gruba ta kolba. Nie jest taka, wiecie, 25 cm. Tylko tyle jest niezaziarniona. O, ale to jest druga. Patrzcie. Tu tylko jakaś się nie udała. Automatycznie co zrobiło? Patrzcie. Pierwsza kolba pełna zaziarniona. Druga kolba. To jest druga kolba, która tylko jest niezaziarniona. Dosłownie czubek. Tu jest jedna. Praktycznie do końca. Tutaj. Tutaj widzę, że nie, ale ta główna jest zaziarniona. Może być dobrze. O, tu jest druga. Druga pokażmy. Jest, zobaczcie. Taka z 12 cm, ale ma ziarna. Ale jestem ciekawy. No, ale to widać. Zobaczcie, tu wszystkie te pola, gdzie są jakieś takie skłony, nieskłony. To zaczyna po prostu pływać. No zobaczymy, mówiłem, że z soboty na niedzielę największy opad, na niedzielę zapowiadają 50 w dzień i od 20 do 50 w nocy. Ja też jadę sobie tam w PEG, że trochę przygotować, trochę zabezpieczyć różne takie te budynki, które jakby wymagają jakby jakiegoś tam obłożenia, tak żeby tam gdzieś wodę przekierować po prostu. Pozdrawiam Was serdecznie.